zajęcia integracyjne oraz występy przed publicznością, szczególnie w mieszanych grupach wiekowych, ułatwiają nawiązywanie kontaktów i przełamywanie barier w kontaktach ze starszymi dziećmi. Gdy w grę wchodzi świetna zabawa, jest jeszcze lepiej. 3 listopada uczniowie klasy 3 A z zespołu szkół nr 7 na Osiedlu Zwycięstwa przygotowały występ teatralny dla swoich kolegów i koleżanek z przedszkola nr 181. O organizacji tego wydarzenia rozmawialiśmy z Jolantą Glabus. Dzieci z naszego przedszkola bardzo chętnie uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach organizowanych w szkole. Są to różnego rodzaju warsztaty, zajęcia, zabawy sportowe, a dzisiaj zostaliśmy zaproszeni na spektakl teatralny przygotowany przez uczniów klasy trzeciej. Przedszkolaki przygotowały, uczniowie przygotowali przedstawienie Witajcie w naszej bajce w oparciu o m.in. wiersze Jana Brzechwy. Dzieci z przedszkola bardzo im się podobają te przedstawienia i chętnie w nich uczestniczą. Czy tego typu inicjatywy będą kontynuowane? Tak, mamy w planie kontynuację tego rodzaju inicjatyw. Dzieci będą uczestniczyły w spektaklach przygotowanych przez uczniów starszych, ze starszych klas i gimnazjalistów. Także bardzo cieszymy się na te spotkania teatralne w wykonaniu uczniów. Dobry sposób, żeby troszeczkę zintegrować dzieci ze szkoły razem z przedszkolakami? Tak, jak najbardziej. Dzieci poznają przy okazji szkołę. W przyszłości przedszkolaki będą uczniami tej szkoły i mają okazję ją lepiej poznać, poznać uczniów, poznać nauczycieli, zaprzyjaźnić się ze szkołą i ich start tutaj w przyszłości będzie na pewno lepszy. Dzieci dały z siebie wszystko. O przygotowaniach do występu rozmawialiśmy z ich wychowawczynią Jadwigą Kowalewską. To jest część repertuaru, który dzieci już znały, ale na przykład ostatni numer to była piosenka nauczona się już wczoraj właśnie. Także dzieci są bardzo zdolne, szybko się uczą i bardzo miło się z nimi pracuje. I przede wszystkim bawimy się wszyscy wspólnie, razem. My już trzeci rok jesteśmy klasą, która właśnie ma zajęcia teatralne i my przynajmniej mamy 3 premiery w roku, na które zapraszamy i przedszkolaków, i uczniów szkoły podstawowej. O rolach w przedstawieniu rozmawialiśmy z jego uczestnikami. Tutaj była kaczka dziwaczka, tak, proszę, tutaj kaczka dziwaczka, uśmiechnie się do kamery. Goniłem ją i łapałem po prostu, bo zając się z kaczki się zmieniła w zająca i uciekała. Opowiedz nam, co śpiewałaś? Na Wyspach Bergamotach. Długo się uczyłaś te piosenki? No krótko, bo już ją znałam wcześniej. Aha, i jak wyszło? Fajnie? Podobało ci się? No chyba tak. Wtedy jeszcze zrobiliśmy Królewnę Śnieżkę i Rzepkę i chyba jeszcze inne. Jeszcze 7 krasnoludków. A apel przygotowywaliście też poważny. Apel poważny przygotowaliśmy i... A zagubione krasnoludki? Zagubione krasnoludki. Ty prowadziłeś to przedstawienie, tak? Byłeś leniem, a co ten leń robił? Ogólnie się lenił, odpowiadał na pytania i krzyczał. Podobała ci się ta rola? Tak. Wszystko udało się tak, jak zaplanowano. Dzieci biorące udział w przedstawieniu z pewnością sprawiły radość wszystkim przedszkolakom na widowni. Można śmiało stwierdzić, że będzie to dla nich miłe wspomnienie.